takiego projektu unijnego. Ale ten na przykład na wiatę na Targowicy. Akurat mi naszło tak na myśl, bo dzisiaj pani, mam to pani rano powiem, na inne. To była kwestia, to była to, ale tłumaczę ja pani, jeżeli już można. Ale proszę mi tak wytłumaczyć. Po pierwsze, szanowni państwo, ale proszę dania, bo to nie jest dobrze, temat komisji. Ale ja pani wytłumaczę, ponieważ tam była to sprawa czysto polityczna, to po pierwsze. Po drugie, ale proszę mi nie przerywać. Ja pani nie przerywałem, więc proszę się zachować kulturalnie, a nie pani zachowuje się jak przekupa, która sprzedaje jajka. Pani jest wicestarostą i bardzo proszę panią o kulturę osobistą, a nie po prostu o takie, żeby słoma pani z butów wystawała, proszę pani. Ale zaraz wie pani co? Więc niech mi pani nie przerywa, bo się zachowuje grzecznie. Nie będzie pani przerywała? Nie będę. Dobrze. Więc proszę państwa, była sprawa tego. To ja pani mówię dokładnie, że była pani taki bajzel, że teraz nie można dojść do porozumienia. To zrobił akurat panu taki bajzel. Ja? No tak, ja jestem akurat nauczycielem rzeczywiście zespołu szkół i ja składam skargę. Proszę się uważać na słowa. Więc bardzo proszę, żeby pani odpowiadała na pytania, bo póki co to jest pani... Odpowiadam na pytania, tylko ale przed chwilą rozmawialiśmy na komisji... Oczywiście, tamtej, rozmawialiśmy na czym innym, a czepiamy się tutaj, żeby tak tłumaczyć spokojnie. Ja jeżeli mogę powiedzieć, tutaj były takie słowa, które były pochwałą na przykład jeżeli rozmawialiśmy o sytuacji z PKS-ami, ponieważ tutaj pani... Mostowa, skończywszy na dyrektorze tutaj ośrodka szkolno-wychowawczego w Czuchowie. Po kolei każda sprawa sądowa jest przegrywana i koszty, które są ogromne, które płaci w tej chwili starostwo. Jest kolejna sprawa, która prawdopodobnie trafi do sądu. Chodzi tutaj o wójtów i o samochody strażackie. I teraz w tym przypadku jest ewidentny błąd starostwa, który jest kolejny tam 400 tysięcy złotych, tak? Tu milion, tu 150 tysięcy, tu 400 tysięcy złotych. Tutaj w przypadku jesteśmy w SPZOS, gdzie koszty powiedzmy błędu zarządu i pana starosty kosztowały 80 tysięcy złotych, bo gdyby pana Brodowskiego nie przyjęto. Powinni iść do sądu, bo to ciebie się trochę. Nalałam tutaj szklankę do połowy, pełną do połowy pustą. Chcę powiedzieć, że możemy na pewien problem spojrzeć w dwojaki sposób. Na przykład jakaś tam na pewno porażka jest, ponieważ my jesteśmy w pełnej puli, ale myślę, że dużo z nas tutaj zgromadzonych sięga po jakieś takie dotacje zewnętrzne, prawda? I dla mnie dotacja, która wynosi ponad 90%, nie jest porażką na przykład. Nie byłem ja wtedy, kiedy to pisali, nie będę na przykład się po to podszywał, ale daliśmy się wciągnąć w jakiś taki PR, że to jest jakaś wielka porażka starostwa powiatu i czegoś takiego. Gdzie na skalę powiedzmy ogólną krajową dostał nasz powiat ileś tam powiedzmy samochodów. No ja sam też nie jestem strażakiem. Być może wolałbym, żeby tam było kilka karetek, kilka czegoś tam innego. Tego projektu. Przecież to było kilkuletnie prowadzenie projektu. To nie było tylko kupno samochodów strażackich. I my cały czas o tym zapominamy. My widzimy tylko te samochody strażackie, a to był naprawdę projekt kilkuletni i to było naprawdę zaangażowanie straży, były szkolenia, były też różne zawody strażackie, wyjazdy. Też to był międzynarodowy projekt. Przecież my z Białorusią nie mamy możliwości na co dzień współpracy. Ale my o tym zapominamy. Widzimy tylko właśnie to, co się nie udało. Ja nie jestem też zadowolona z tego, że jest ta korekta, bo wiadomo, że to są pieniądze. Ale niestety, trzeba... Proszę zapisać w kolejce do głosu. Tak, ale trzeba... Ja mogę długo gadać, ale nie chciałabym też, dlatego że słuchajcie, ja też patrzę rozsądnie na to wszystko i uważam, że ten projekt jest naprawdę bardzo dużą sukcesem. Z listy Zarządu Zamówień Publicznych, który by stwierdził, że albo mają rację, albo nie mają racji i albo jest tak ustawiany, albo nie jest ustawiany. I w tym momencie byłoby sprawa czysta, bo pomijając już 400 tysięcy złotych korekty, która rzeczywiście kosztuje, to jest kwestia morale. I kwestia tego, że nie rozmawia się z firmą i z przetargiem i nie ustawia się z przetargu przed jego rozpoczęciem. Bo po to jest przetarg, żeby wszyscy mieli równe szanse i żeby nie było jakichś podejrzeń o korupcję. Ale to jest prawda, no to taka atmosfera była wokół tego. Pan Karol, był starosta, tłumaczył, czy osoby, które... Nie, ale to jest racja. Tak, ja się teraz wójtom nie zbierze, oni stoją... Niestosowne, w sensie morale. I ci ludzie naprawdę czują się... Ja to rozumiem. ...bardzo pominięci. I po prostu, nawet na takiej zasadzie teraz będą to skarżyć. Czy wygrają, czy przegrają, zobaczymy. Ja to rozumiem. To wtedy są rozstrzygnięci. Ale po co to jest tam potrzebne? Do czego? To w ogóle nie... ...stało to raz z tymi...
jeżeli ze zdrowym dofinansowania to dwa. I trzecia sprawa, jest to ogromna porażka moralna, jeżeli chodzi o obwinianie Zaniuka. Jak można obwiniać kogoś, kto nie jest w projekcie i kto nie jest wpisany do umowy? Jeżeli się bierze kogoś, no to w tym momencie ponosi się pełną odpowiedzialność, tak? Bo jak ja się pytam i zajdę się pytać po prostu na przetarg bankowy i zajdę się pytać prezesa banku spółdzielczego w Krynicy, słuchaj, jakie są warunki, te zasady i tak dalej, on powie takie i takie, to ja później co powiem publicznie wstanę i powiem, nie, to jest wina tutaj Melecha, ponieważ on mi powiedział tak i tak? No nie, no jest komisja, są pewne zasady, jest komisja przetargowa odpowiada osoba, która zatwierdza przetarg i odpowiada osoby, które są w dokumentach. Tylko oni to zrobili, a ja to po prostu podpisywałem tylko umowę, to co jest w tej chwili w starostwie, a ja to wziąłem na klatę. Tak, oczywiście, bo ja odpowiadam za wszystko. Bo ja odpowiadam za wszystko. I to, co się działo w gminie, to ja za to odpowiadam. I za dobre, i za złe. I to, że w ostatnim roku było inwestycje 20 milionów złotych, o tym nikt nie mówi. Tylko mówię o tym milionie, który rzeczywiście jak gdyby nie było refundacji. Tak to wygląda. Ale nie, to nie o to mi chodzi. Ja się nie mam zamiaru chwalić, bo nie rozmawiamy. I ten projekt w tym momencie był ogromną porażką. Ogromną porażką przede wszystkim moralną. Finansową też, bo trzeba 400 tysięcy zadać, ale to jest drugorzędna sprawa. Ogromną porażką moralną, bo jest to kwestia wizerunku, jest to kwestia traktowania podwładnych, jest to kwestia szukania kozła ofiarnego, jest to kwestia zwalania na osoby, które miały najmniej do powiedzenia. Bo co miały mieć do powiedzenia? Nawet taka osoba, która była w projekcie typu wymieniona tutaj z imienia nazwiska Paweł Bachy. To był pracownik, który został polecenie i miał...